kurwa, 16 litrów pojemności, 653 konie mocy maksymalnej, rzędowa szóstka, silnik bez żadnego filtra ZPF, żadnego zaworu AGR, oddychający tylko i wyłącznie czystym powietrzem. Dodatka z drugiej strony maszyny. Zakiszacz ma około 400 litrów, natomiast zbiornik paliwa ma 1200. Zakiszacz jest podawany wtedy, kiedy sobie go włączymy bezpośrednio z kabiny, z podłokietnika. Gniotownik mamy mniej więcej w tym miejscu. Newholan znany jest z tego, że bardzo szybko można tak naprawdę ten gniotownik wysunąć do tyłu, aby móc przejść z kukurydzy na trawę. Wyprowadzenie tej mocy przekazywanej przez silnik tutaj już na poszczególne napędy odbywa się za pomocą przekładni kątowej 90 stopni Walter Scheida. Główny pas napędowy napędza nam głowicę tnącą, czyli bęben, napędza nam dmuchawę. Są dwa typy jakby modułów podających, w które można wyposażyć maszynę. Standardowy moduł podający albo moduł podający wysokiej wydajności. W standardowym module podającym mamy jakby szersze otwarcie rolek podających z przodu, a węższe z tyłu. Robi się takie zjawisko jakby klina. Z przodu jest 18 cm, z tyłu jest 16. 2 cm jest takiego klina jakby. No i to by mogło powodować, szczególnie przy krótkiej sieczce na biogaz, zapychanie się materiału tutaj na rolkach podających. Natomiast w tym module mamy równolegle. Nie będzie tutaj żadnej tendencji do zapychania. Prędzej pewnie silnik się zadusi, aniżeli stanie nam cokolwiek tutaj na rolkach podających. Ten moduł wysokiej wydajności ma również mocniejsze sprężyny ubijające masę. Tutaj pod tymi osłonami tego dobrze nie widać. Tutaj mamy jeszcze takie urządzenie w postaci wygrywacza kamieni. A więc jak ta sprężyna minimalnie podbiłaby, gdyby kamień się tutaj dostał, no, głównie na trawie tak naprawdę, to podawanie nam się zatrzyma. Tak samo jak w przypadku wygrywacza metalu, również rolki podające się zatrzymają. Nie wciągniemy tego kamienia do środka i nie uszkodzimy w ten sposób maszyny. Dodatkowo też maszyna wyposażona jest w dwa silniki hydrostatyczne. Standardowo jest montowane tylko, no tak jak teraz stoi, to z lewej strony. Tutaj ten napęd jest opcjonalny. A więc zapraszamy na koszenie i lecimy w pole. Sieczka kukurydziana, długość ustawiona na 25 mm, mniej więcej się zgadza. Widać tutaj idealne odcięcie. Co nam daje technologia długiego cięcia razem z przecieraniem poprzecznym? Poszczególne niteczki włókna są jakby wyodrębnione. Dodatkowo też ziarno kukurydzy nie jest tylko uszkodzone, zgniecione mało wiele, ale jest praktycznie tutaj roztarte w pył. Z badań wynika, że taka dłuższa sieczka lepiej pobudza żwacz przeżuwaczy, szczególnie krów mlecznych, do produkcji wyższej ilości mleka.